Dzień dobry, witam serdecznie naszych gości, witam serdecznie dziennikarzy. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja została przygotowana, poproszono Państwa o udział na podstawie tych wydarzeń, które dzieją się od 8 marca, a więc pisma pana Zbigniewa Bereszyńskiego do wojewody opolskiego. Z pisma, którym jestem poinformowany o rzeczach, których wiedziałem, ale z pisma, którego wynika, że muszę podjąć wiele działań w związku z tą informacją. Pismo jest napisane do mnie w sposób taki troszkę niezrozumiały. Tam nie ma ani jednego, można powiedzieć, zapytania, są tylko twierdzenia, wręcz nakazy. Szanowni Państwo, pismo zostało skierowane nie tylko do wojewody opolskiego, ale również do mediów i najdziwniejsze jest to, że zamiast zapytać się o mnie o pewne moje refleksje, o pewne moje stan wiedzy, to pismo pana Bereszyńskiego jest jakby podsumowaniem moich niekompetencji, mojego niemoralnego prowadzenia się, brak pożądanego wychowania, brak podejmowania właściwych decyzji i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, ja to mówiłem przytyczkom w Radio Pole, że w takim tonie to nawet żaden z moich przełożonych nigdy do mnie nie pisał i nie wydawał mi tak tutaj poleceń, co mam robić, w jakich, drodzy Państwo, w jakich sprawach. Szanowni Państwo, to pismo jest dostępne, będzie Państwu przekazane. Ja tylko Państwu przekazałem kilka takich, oczywiście, ja wiem, co będzie powiedziane, wyrwany z kontekstu, ale sobie Państwo sami to poczytacie. A więc pan Bereszyński wnosi o podjęcie niezbędnych czynności wyjaśniających, o zasadne wydaje się zawieszenie wykonania decyzji o zmianie nazwy ulicy. Wnoszę również o podjęcie właściwej decyzji co do przyszłości takich obiektów jak sala imienia braci Jerzego Ryszarda Kowalczyków. Apeluję o generalną rewizję dotychczasowych podejść miejscowych władz wojewódzkich do sprawy. Szanowni Państwo, ja nie wiem, w jakiej formie działa pan Bereszyński, ale ja bym bardzo prosił, żeby nikt naprawdę nie wchodził w kompetencje wojewody opolskiego, a jeżeli ktoś ma coś do wojewody opolskiego, że działa zgodnie z prawem, to tego są prokuratury, agencje rządowe, moi przełożeni i sądy. To po pierwsze. Po drugie, co Państwo, pan Bereszyński pisze do mnie w pierwszym akapicie, pisze do wojewody opolskiego, cytuję: w grudniu 2017 roku wojewoda opolski w ramach dekomunizacji nazewnictwa i tak dalej. No więc informuję wojewoda opolskiego, co wojewoda opolski zrobił w grudniu 2017 roku. To jest w ogóle tam jest styl, jest jakiś, nie wiem w ogóle o co chodzi w tym piśmie. Więc zaczynając tak do mnie informacje, informując o mnie, co ja zrobiłem w grudniu ubiegłego roku. Drodzy Państwo, ale konkrety. Z tego pisma wynika jedno, że pan Bereszyński tutaj głośno informuje mnie, a nie tylko mnie, oczywiście całe społeczeństwo za pośrednictwem niektórych tutaj nośników medialnych o pewnych wydarzeniach. Pewne wydarzenia, które oczywiście na podstawie decyzji IPN-u ja wcześniej wiedziałem. Gdyby w tym piśmie był chociaż jeden znak zapytania, jedno zapytanie, czy pan wiedział, jaki pan stosunek, to ja rozumiem, to jest pismo w miarę normalnie zapisane. Natomiast pismo jest po prostu w sensie wydawania mi poleceń wręcz, co mam robić, jak mam robić, z kim mam robić, gdzie mam robić i z czym mam robić. To pismo oczywiście do Państwa zostanie do publicznej wiadomości dostosowane. Proszę Państwa, jeżeli ktoś w piśmie mówi mi, wskazuje mi, ważne, aby zadanie to było realizowane w sposób kompetentny, odpowiedzialny, ale również poucza mnie, że rzeczą właściwą jest, sprawy są moralne, to drodzy Państwo, tu macie przeprosiny pana Bereszyńskiego, przepraszam pana Tadeusza Pabisiaka za opublikowanie na łamach Kuriera Brzeskiego nieprawdziwych i zniesławiających wypowiedzi godzących w jego dobre imię. No więc ktoś, kto został wyrokiem sądowym zobowiązany do tego, aby przeprosić za naruszenie dóbr osobistych, jeżeli ktoś teraz mi takie po prostu, drodzy Państwo, mnie tu umoralnia, to ja od razu mówię, drodzy Państwo, nie ten adres. Nie ten adres, drodzy Państwo. Szanowni Państwo, tu jest, mamy też właśnie z lokalnych mediów taka informacja o tych
jaki był wynik tej rozprawy w sądzie apelacyjnym we Wrocławiu. Tam chodziło o przeprosiny, o zapłacenie pewnych środków finansowych. Drodzy Państwo, sprawy moralne, no to drodzy Państwo, jeżeli ktoś podpisuje się pod apelem, a przynajmniej popiera taki apel, albo zwał to jak zwał, ja nie wiem, to są sprawy medialne, że odkujemy nazwisko Kaczyńskiego, tak macie Państwo tam tytuł tego artykułu. Jeżeli ktoś chce w ten sposób uprawiać, drodzy Państwo, sprawy pod kątem moralnym i jakby jest, popiera działania, które mówią o działania na szkodę mienia publicznego, no to ja za taką moralność komuś naprawdę, drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, a teraz już konkrety. Zostałem poinformowany przez pana Bereszyńskiego o tym, że są pewne informacje dotyczące świętej pamięci pana Ryszarda Kowalczyka. Drodzy Państwo, przedstawiam Państwu skan decyzji Instytutu Pamięci Narodowej, wpisana przez pana prezesa, pana doktora Jarosława Szarkę, który jest jasno napisane, że te wszystkie sprawy, o których pan Bereszyński mówi, cytuję, opisane powyżej zapisy ewidencyjne dotyczące pana, a więc o tym, że był zarejestrowany jako tajny współpracownik, że opisane powyżej zapisy ewidencyjne dotyczące pana Ryszarda Kowalczyka zostały wytworzone bez udziału wnioskodawcy, szanowni państwo. Cytując dalej, decyzję IPN-u, drodzy Państwa, z kwietnia ubiegłego roku, mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że i w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej nie odnaleziono dokumentów wytworzonych przez wnioskodawcę, czyli przez pana Ryszarda Kowalczyka, lub przy jego udziale w ramach czynności wykonywanych w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji. Brak jest również dokumentów świadczących o tym, że wnioskodawca był pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa. To jest oficjalny dokument, drodzy Państwo, z IPN-u. Dokument, na którym jest wiarygodny. Istnieje on od kwietnia ubiegłego roku. I dla mnie to jest podstawa poruszania się w aspekcie prawnym. A jeżeli mówimy, drodzy Państwo, o działaniach Służby Bezpieczeństwa czy UB, to zacytuję Państwu fragment publikacji właśnie pana Bereszyńskiego. Publikacji z Muzeum Historii Polski, dostępnych na stronie internetowej. Przy wszystkich swoich walorach informacyjnych materiały wytworzone przez SB czy UB muszą być jednak traktowane w sposób szczególnie rozważny, z dużą dozą ostrożności z uwagi na to, że ich wytwórcą były służby specjalne, konspirujące swoją działalność operacyjną także w obrębie własnych szeregów. Zapominanie o tym może skutkować nazbyt uproszczoną, a niekiedy błędną interpretacją zawartej w nich informacji. I teraz uwaga, dotyczy to w szczególności dokumentacji odnoszącej się do osobowych źródeł informacji SB. Zdecydowałem pana Bereszyńskiego, więc ja naprawdę nie rozumiem tego stanowiska, tego całego tutaj zamieszania, bo dzisiaj po wielu miesiącach od śmierci pana Ryszarda Kowalczyka z przyczyn dla mnie niezrozumiałych tworzenie nad gromem pana Kowalczyka sobie po prostu jakiejś, nie wiem, kampanii dezinformacyjnej bądź politycznej jest po prostu niegodziwe, niemoralne i nie przystoi osobom, które ode mnie oczekują kompetencji, odpowiedzialności i spraw moralnych. To jest po prostu nieporozumienie pana Bereszyńskiego. Szanowni Państwo, dnia 12 marca bieżącego roku jako wojewoda opolski oświadczam publicznie, że dopóki wojewodą Polski będzie Adrian Czubak, sprawa nazwy tejże sali, w której jesteśmy, sali imienia Jerzego Ryszarda Kowalczyków, jest sprawą bezprzedmiotową. Nie zostanie zmieniona. Sprawa zmiany nazwy ulicy z Obrońców Staligradów na ulicę Jerzego Ryszarda Kowalczyków jest sprawą bezprzedmiotową. Ulica z mojej inicjatywy zmieniona nie będzie, czy nie będzie poprawiona. Będzie nosiła imię Jerzego Ryszarda Kowalczyków. I wszystko to, co udało mi się w trakcie rozmów z panem Ryszardem, czy z panem Jerzym, czy z przyjaciółmi, jak tutaj, panem Bogusławem, czy z rodziną pana Ryszarda. Nic to po prostu te pismo i ta cała awantura nie zmieni, drodzy Państwo, bo miałem zaszczyt poznać i posłuchać właśnie tego, co ci dwaj bohaterowie
w tych komunistycznych więzieniach przeżyli. Przeżyli, to jest nie do powiedzenia, nie do powtórzenia, drodzy Państwo. I to, że dzisiaj ktoś stara się po prostu no jakby pomniejszyć ich rolę, ich zasługi, zwłaszcza po śmierci pana Ryszarda, jest po prostu dla mnie niezrozumiałe i te osoby według mnie powinny się po prostu wstydzić. Ale drodzy Państwo, ja jestem tylko skromną, publiczną osobą. Mam nadzieję, że wiele więcej do powiedzenia w tej kwestii, zwłaszcza w sprawach moralnych, zwłaszcza w sprawach historycznych, o których oczywiście do końca nie mam aż takiej wiedzy. Mam nadzieję, że do tego będą inne odpowiedzialne osoby, przyjaciele pana Ryszarda. Jedzie z nami i pan Ukleja, i pan Bardon, i mam nadzieję, że drodzy Państwo, słowa tych wybitnych opozycjonistów walczących z totalitaryzmem komunistycznym będą dużo bardziej wartościowe i pełniejsze niż słowa moje jako wojewody opolskiego. Potwierdzam jeszcze raz, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o sprawę pana Jerzego, pana Ryszarda Kowalczyka i to, na co mam wpływ, czy ta sala, czy nazwa ulic, czy pamięć o tej osobie i o tych wydarzeniach, na pewno u mnie to nic. Po prostu, drodzy Państwo, takie pisma i takie zamieszanie nic nie zmieni. Pozwolę sobie teraz może oddać głos, nie wiem, czy raz najpierw z panem. Dobrze, bardzo proszę, pan Ukleja, bardzo proszę, jesteśmy na głośniku. Bardzo pana proszę o komentarz w tej sprawie. Jeszcze raz dzień dobry państwu i w zasadzie po wypowiedzianych przez pana wojewodę słowach, w zasadzie należałoby sprawę braci Kowalczyków zamknąć. Tą puentą, którą pan wojewoda zawarł w swoim wystąpieniu. Ta konferencja tak w istocie powinna być poświęcona temu, kto próbował sprowokować skandal w tej sprawie i tak naprawdę powinien się zająć tym ktoś, jakiś specjalista od spraw osobowości, od spraw problemów z osobowością, tak sądzę i sądzę, że pan wojewoda to samo tutaj wypowiedział, ponieważ ta sprawa była znana panu Bereszyńskiemu od samego początku, od 1983 roku, od opuszczenia murów więzienia przez Ryszarda Kowalczyka, kiedy Ryszard Kowalczyk powiedział, że jest na pasku bezpieki i powiedziano mu, że spędzi następne 12 lat więzienia i tam zakończy swoje życie w Barczewie albo za kratami innego więzienia PRL-u. Ponieważ rozprawa z Solidarnością jest bliska. Ryszard Kowalczyk nie widział 10 lat swojej rodziny, nie widział swoich dzieci, nie widział swojej córki, nie widział swoich bliskich. Oczywiście sam akt podpisania współpracy jest czymś dyskusyjnym, aczkolwiek, jak dobrze zauważył pan wojewoda, Zbigniew Bereszyński, mieniący się być naukowcem, wielokrotnie podkreślał, że należy rozdzielić te dwie sprawy. Czy ktoś podpisał i współpracował, czy ktoś podpisał i nie współpracował. I otóż tutaj mamy do czynienia z pewnym przedziwnym zjawiskiem, o którym powiem za chwilę. Ale może najpierw dotknę kwestii zasadniczej, ponieważ ja zostałem tą informacją zaskoczony, powalony, ponieważ to jest podłe, co ten człowiek zrobił takiemu symbolowi walki o niepodległość jak Ryszard Kowalczyk i po prostu za nie mówiłem. Natomiast oczywiście dotarłem do dokumentu, który stanowi jakby główne źródło i główny element ataku Bereszyńskiego na Ryszarda Kowalczyka, który znajduje się w szczątkowej formie, bo w jednej drugiej, w moich dokumentach. I to jest po prostu coś śmiesznego, coś, co w zasadzie powinno budzić radość i uśmiech na ustach, wywoływać, dlatego że potwierdza, zdecydowanie potwierdza, co mówił Ryszard Kowalczyk po wyjściu z więzienia, że on nikomu szkody nie robi tym, że go wzywają i że rozmawia z tą bezpieką. Była taka możliwość, że Ryszard Kowalczyk po
zniesieniu 10 lat katorgi, zostanie wyrzucony z pracy, zostanie przywrócony z powrotem do zamury więziennej. I myśmy o tym wiedzieli. Więc Ryszard Kowalczyk opowiada na przykład w powołaniu się na ten sam dokument, na który powołuje się Zbigniew Bereszyński, że znalazł ulotkę pod kościołem i ta, pożal się Boże, opozycja w ogóle nic nie robi. Tam nie ma o czym mówić. Nikt nie działa, nikt się tym, co znajduje się na ziemi, nie interesuje. Czyli tak naprawdę bezpieka nie ma się kim i nie ma się czym interesować. Ale ważniejszy, następny fragment, który stanowi jakby clue, jakby sedno sprawy, która tutaj została powołana i wywołała mnie do odpowiedzi, że to ja byłem przedmiotem doniesień Ryszarda Kowalczyka. Otóż w tym momencie należałoby zadać najpierw pytanie, czy ja byłem przedmiotem doniesień, czy ja byłem, bo tam się takich ładnych fraz używa inspirowanych przez pana Bereszyńskiego, że to doniesienie między innymi, to słowo między innymi ma tu ważne znaczenie, dlatego że ja tych dokumentów między innymi nie widziałem. Ja widziałem jeden dokument w moich papierach i ten jeden dokument dowodzi, Luis, połóż się, bardzo cię przepraszam, ten jeden dokument w moich papierach świadczy dobitnie, że Ryszard Kowalczyk mówił bzdury, mówił po prostu bezpiece tak, ażeby cokolwiek jej powiedzieć, ażeby nie powiedzieć nic. Sądzę, że może to potwierdzić moja pierwsza żona, która też jest przedmiotem tej afery. I generalnie biorąc, tam gdzie Zbigniew Bereszyński w wypowiedziach prasowych ostatnich swoich zwracał uwagę na taką sytuację, że Ryszard Kowalczyk jakoby dostarczał szczegółowych informacji bezpiece na temat moich kontaktów z jakimiś oddziałami zakładu, w którym pracowałem w NYS-ie, jest całkowitą oczywistą nieprawdą i nieprawdą powiedzianą ze strony Kowalczyka, który mówił, że Wiesław chaotycznie powtarza coś, że musi wyjechać służbowo do oddziału w NYS-ie i tam pobudzić załogę do aktywności, do propagandowo pobudzić załogę do aktywności. Otóż w moim przedsiębiorstwie nie było żadnego oddziału w NYS-ie, a jeździłem w delegacji, ale akurat nie tam. Mówi również Ryszard Kowalczyk o tym, że śmiejemy się wraz z moją małżonką z prowokacji Służby Bezpieczeństwa, która wysyła listy jakoby od mojej kochanki na adres jej teściów. I to była słynna sprawa Joli, o której to Joli wiedzieli wszyscy nasi znajomi, bliscy w opozycji i był z tego straszliwy rechot. Ryszard Kowalczyk również po prostu zwijał się w kółach, jak czytał to, cośmy mu pokazali. Ale ważniejsze, może ważniejsze niż wszystko inne, jest to, że gdyby Ryszard Kowalczyk był rzeczywiście tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, to opowiedziałby, o czym doskonale wiedział, że ja w tym czasie, kiedy właśnie on tutaj donosi, że ja jestem bardzo zajęty i nie mam w zasadzie czasu na żadną działalność. Taką działalność rzeczywiście prowadzę, że obok zaprojektowanego przez siebie strychu, wyjęte spod projektu, które miało być drukarnią. I w tej drukarni, między innymi przebywał Totum Facki Zbigniewa Bereszyńskiego, który ostatnio pana wojewodę zaatakował. Pewnie byłby zawinięty i aresztowany razem z innymi. Totum Facki, to oczywiście mówię tutaj o Golczuku i trudno tego wystąpienia aroganckiego i butnego przeciwko panu wojewodzie domagającego się ustąpienia pana wojewody na skutek powołania rady konsultacyjnej, w której Zbigniewa Bereszyńskiego nie ma. Jest to jakiś dowód kompletnego egocentryzmu, samouwielbienia i domagania się pozycji dla siebie wbrew instytucjom, wbrew prawom
do powoływania takich instytucji przez pana wojewodę samotrzeć i samodzielnie. Jak sądzę, Jerzy Golczuk odgrywał tutaj rolę listka figowego, który doczepiony do okrętu był po to, aby uzasadnić, że pan Bereszyński nie występuje wyłącznie w swoim imieniu. Ja nie jestem w stanie powiedzieć takiej rzeczy, że tych dwóch faktów nie da się ze sobą połączyć. Wręcz przeciwnie. Sądzę, że to ostatnie wystąpienie, które domaga się ustąpienia pana wojewody na skutek nieprzyjęcia do Rady Konsultacyjnej pana Bereszyńskiego i dalej ten tekst ma jakby rozszerzony punkt widzenia na cały obecny rząd, na PiS i tam w tym tekście jest tak zwana inkryminowana mowa nienawiści wobec obecnej władzy, która przenosi się na całość, na nieakceptację obecnego stanu rzeczy w Polsce. To jest jedna rzecz. W zasadzie można by było na tym zakończyć, gdyby nie to, że tego typu wystąpienia, tego typu akcje ze strony Zbigniewa Bereszyńskiego, który odstąpił od udziału w Opolskim Stowarzyszeniu Pamięci Narodowej w 2006 roku i podjął współpracę tak z Gazetą Wyborczą, jak i z ekskomunistą, rektorem Opolskiego Uniwersytetu Stanisławem Sławomirem Niciejo. I od tamtej pory zaczęły się pewne problemy interpretacyjne i relatywizm w podejmowaniu i podejściu do pewnych spraw. To nie pierwszyzna, że ktoś, kto albo podpisał, albo nie podpisał współpracy, został użyty jako narzędzie do rozgrywek politycznych przez tego pana. Ja tylko wspomnę o takim incydencie niezwykle głośnym w Opolu, jak sprawa sądowa wytoczona przez niejakiego Ryszarda G. Ja tu celowo zachowuję tę nomenklaturę propagandowo-sądową, ze względu na to, że Zbigniew Bereszyński pociągnął za sprawą tychże do odpowiedzialności cywilnej przed sąd ludzi, którzy ujawnili dokumenty współpracy tego pana, Ryszarda G. oraz Wojciecha G., którzy współpracowali z bezpieką, były liczne na to dokumenty i dowody im mniej, że tak powiem, godne zaufania, uznał, że należy ich bronić, uznał, że należy rozprawiać nad tym i mało tego, że rozprawiać naukowo w cudzysłowie, to rozprawiać w sądzie. Doprowadził do skazania wybitnych działaczy opolskiej opozycji, pani Bożeny Schubert i jej męża oraz uskutecznienia wyroku odszkodowania 10 tysięcy złotych, jakoby ujawnili dokumenty współpracy osób, które tak naprawdę prowadziły podwójną grę. Podwójną grę przed bezpieką. No, podwójna gra przed bezpieką to naprawdę trudna sztuka. Inny fakt. Ja pominę tutaj oczywiście przywołany przez pana wojewodę przypadek Tadeusza Pabisiaka, bo to akurat jakby kompletnie odwrotna para kaloszy, gdzie sądzę, że Bereszyński trafił właśnie na ten problem. I tak samo Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej, gdzie trudno udowodnić komuś, kto rzeczywiście miał problemy z tą sprawą. To nie są sprawy proste. Zaś pytanie zachodzi takie. W tym przypadku, czy pan Bereszyński postąpił zgodnie ze swoimi deklaracjami i intencjami, tak jak powinien postępować pracownik naukowy, naukowiec historii, czyli rozważyć sprawę, dopytać się o nią, zważyć, czy samo podpisanie współpracy było czymś nagannym, czy za podpisaniem współpracy szły w konsekwencji również takie fakty jak donosy, które pokrywałyby się z rzeczywistością
i mogły komuś zaszkodzić. Ja oczywiście nie jestem alfą i omegą, ja nie jestem w stanie rozstrzygnąć tej sprawy, ale sądzę, że Zbigniew Bereszyński na tę chwilę, w której tych argumentów i tych dokumentów użył, również nie był w stanie rozstrzygnąć tej sprawy, a zatem zrobił coś podłego. Zagrał kartą Ryszarda Kowalczyka dla celów stricte osobistych i stricte politycznych. Tak sądzę. Żeby tę sprawę zamknąć w jakąś konkluzją, ja zacytuję jawną, ale może nie dla wszystkich, korespondencję między owym panem a tą zasłużoną parą ludzi pokrzywdzonych w procesie przeciwko tajnym współpracownikom, w której to Zbigniew Bereszyński jasno odsłania jakby swój charakter i swoje intencje w tego typu sprawach. Ja bardzo przepraszam, bo to jest korespondencja niezwykle specyficzna i osobliwa. Ona zawiera słowa wulgarne, które będę starał się wykropkować, ale zawiera jakby kwintesencję zaprzeczenia naukowego, rzeczowego i moralnego charakteru podchodzenia do tego typu spraw. Jest to opatrzone komentarzem Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej, w którym uczestniczyłem. Natomiast jest to przydługie. W związku z tym posłużę się, tak jak pan wojewoda, jedynie cytatem z własnej wypowiedzi Zbigniewa Bereszyńskiego. Spotkamy się w sądzie, gnojku. Chcesz wojny, skór, tu wielokropek. Będziesz miał wojnę. Pisząc o kluczborskiej solidarności, wyidealizowałem twój wizerunek, pomijając wiele wstydliwych faktów na twój temat. Pominąłem wszystko, co mogłoby ciebie kompromitować lub ośmieszyć. Pisałem tylko to, co mogłoby dobrze o tobie świadczyć. To samo dotyczy twojej żony. Nie napisałem wszystkiego na wasz temat. Choć mogłem, napisałem wam piękne życiorysy, wyprane z wszystkich brudów. Zrobiłem tak, bo nie jestem świnią i nie lubię grzebać się w brudach. Ale koniec z tym. Chcecie wojny? Będziecie mieć wojnę. Napiszę całą prawdę na wasz temat. A na twój w szczególności. A jest o czym pisać. Wszystko na podstawie dokumentów. To będzie twój koniec, szmaciarzu. Byłeś, jesteś i będziesz zerem, panie nikt, znikąd. Ja napisałem ci super życiorys i to był mój wielki błąd. Teraz ludzie poznają całą prawdę. Na twój temat, gnojku. Tutaj odzywa się Andrzej Schubert w odpowiedzi. Mógłbym odpowiedzieć w twoim stylu. Spier szmaciarzu. Nie mam zamiaru stoczyć się do twojego poziomu. Przeszedłeś samego szurumburu. Szurumburu, przepraszam, muszę wyjaśnić w tym miejscu. To jest obiekt, tajny współpracownik, który właśnie jest przedmiotem tej sprawy i na forach internetowych w sposób niezwykle obrzydliwy i arogancki atakował Andrzeja Schuberta. Twoje epitety mnie nie ruszają. Skór na pewno to mnie nie dotyczy. Czym chcesz mnie skompromitować? Że byłem na odwyku i miałem wszywkę? Opowiedziałem chłopakom w celi na sądowej. Tego nie ukrywałem nigdy. A może idiotycznymi doniesieniami, plotkami z trzeciej ręki? Pisz sobie, na zdrowie. Nie mnie, a samego siebie ośmieszysz, że takie rzeczy piszesz. A przy okazji stracisz akredytację. Mowa tu o akredytacji, czyli o dostępie do akt Instytutu Pamięci Narodowej. To samo dotyczy Bożeny. Idiotyczne donosy, plotki. Pisz, na zdrowie. Pokażesz swoją klasę i pokażesz klasę naukowca.
zawsze to jednak będzie dla nas mniejszy wstyd niż być nadwornym, przepraszam, ona uciekła, biografem agentów SB, najemnikiem wyborczej i zwykłym fałszerzem historii. Im gorszych epitetów używasz, tym gorzej dla ciebie samego. Stworzyłeś i zdezerterowałeś na forum internetowym przed szmaciarzem, gnojkiem, zerem, nikim, znikąd. Wojny nie chcę, ale prawdy o Stobrawce. Stobrawka to było pismo podziemne, przypominam. Ale nie boję się ciebie i przyjmuję wyzwanie. Podnoszę rękawicę. Wojna. I na to Bereszyński. Won smrodzie. Ostatnie zdanie komentarza ze strony Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej. Tą wyjątkowo wulgarną i cyniczną wypowiedź umieszczamy, aby każdy czytelnik mógł sobie sam wyciągnąć wnioski co do kwalifikacji Zbigniewa Bereszyńskiego do prowadzenia badań historycznych, gdzie tak ważny jest obiektywizm i osobisty dystans do przedmiotu badań. Wnioskujemy, by strony internetowe Polskiego Porozumienia Niepodległościowego nie zapełniać twórczością tej osoby, bowiem niepotrzebnie przenosi ona personalne, negatywne, swoje osobiste frustracje na to forum. Panie Wiesławie, i na tym poprzestańmy, dobrze? Proszę. Ja przytoczyłem ten dokument w całości, bo to jest jakby początek wielu różnych spraw, które się pojawiały. To nie jest pierwsza sprawa tego pana w tym stylu. Dziękujemy, panie Wiesławie. A teraz proszę o zabranie głosu pana Bogusława Warnaka. Nikt ich nie zmarzy. Żadne pisanie listów przez pana Bereszyńskiego. Pan Bereszyński zadał rodzinie niepotrzebny, okrutny ból. Swym kłamstwem, swoją opinią o Ryszardzie, która jest nieprawdziwa. Bardzo żałuję, że niektóre media opolskie przyłączyły się do takiej nagonki. To było widać i można było odczytać z tych mediów. Zaręczam państwu, że Ryszard Kowalczyk zachował się jak trzeba. Ryszard Kowalczyk, wychodząc z więzienia, w 1983 roku przyszedł do mnie i opowiedział całą sprawę SIPA, tą zmontowaną przez SB agenturę. Opowiedział to szanownemu mojemu przedmówcy Wiesławowi Uklei, ale także na jednym ze spotkań był pan Bereszyński i pan Bereszyński od 1983 roku był w posiadaniu wiadomości, co to jest operacja SIP, kto to jest SIP, co miał robić, jakie wykonywać zadania. Pan Bereszyński dopiero po 38 latach wyciąga to teraz z szamba Ubeckiego, żeby tutaj zaposiłkować się przez media i media uważam, że zostały wykorzystane do jego walki politycznej. Czekam teraz na to, że w niedługim czasie pan Bereszyński będzie może lustrował Kościuszkę, może będzie lustrował Józefa Piłsudskiego, bo to jest ten pokrój. Przestrzegam także państwa o tym, żeby pisać
na temat Ryszarda Kowalczyka, że był tajnym współpracownikiem. Otóż proszę Państwa, Ryszard Kowalczyk nie był tajnym współpracownikiem i ma wydaną decyzję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, decyzja numer 489 łamane przez OP, łamane przez 2017, gdzie jest stwierdzone, że nie był tajnym współpracownikiem. I ci, którzy piszą, że było inaczej, narażają się na szwank. A nie wiem, czy czasem Państwo nie narażacie się na to, że możecie mieć proces. Ta decyzja została wydana po zbadaniu w archiwach wszystkich spraw dotyczących akt Ryszarda Kowalczyka w tym systemie operacyjnym SIP-u. I w decyzji, w konkluzji tej decyzji prezes Jarosław Szarek napisał, że opisane powyżej zapisy ewidencyjne dotyczące pana Ryszarda Kowalczyka zostały wytworzone bez udziału wnioskodawcy. Czyli to wszystko zostało wytworzone przez SB. I dopóki dzisiaj nie mamy innej decyzji, a są takie wydawane, kto był tajnym współpracownikiem, a kto nie, to mamy jedną decyzję. I bardzo bym Państwa prosił, żeby pisać tak, jaka jest prawda. Pan Ryszard Kowalczyk nie może być oczerniany, że był tajnym współpracownikiem, bo przecież nam wszystkim powiedział o sytuacji w 1985 roku, jaką wytworzyła Służba Bezpieczeństwa, co od niego wymagali, jak i dlaczego go zmuszono do uczestnictwa w tej agenturze SIP. Wyobraźcie sobie, że myśmy mu ukradli 14, nie jemu, jemu żeśmy dali, ale wymiarowi sprawiedliwości wykradliśmy 14 lat jego więzienia. On chodził na bardzo wąskiej kładce. W każdej chwili mógł spaść i dostać te 14 lat i prócz jeszcze tego z 5 lat dostać mógł. Bo chodziło o to, że chcieli tak zmanipulować, żeby ktoś przyszedł do Ryszarda i powiedział, proszę pana, niech pan nam powie, jak bombę zrobić. To o to chodziło w tej sytuacji ubeckiej, żeby złapać kogoś, przefiltrować, bo SIP jest filtrem, przefiltrować dane i złapać kogoś, kto chciałby razem z Ryszardem zrobić bombę. No i zamykają Ryszarda, dokładka jeszcze 5 lat, siedzi dalej. Trzymają jego brata, przecież jego brata nie wypuszczają i szukają możliwości, kto tam do tego Ryszarda ma dojście. Ryszard to wszystko opowiedział. Opowiedział tą całą grę bezczelną, ubecką. I ta cała opozycja, którą opowiadał Wiesiek Ukleja, otoczyła go pewną ochroną. Myśmy byli z Ryszardem od samego początku jego wypuszczenia, aż do samej śmierci. Nie daliśmy po prostu ubekom satysfakcji, żeby go aresztowano. A Państwo piszecie w gazetach, że on był tajnym współpracownikiem. On był bohaterem dla wielu z nas, dla wielu pokoleń i bohaterem zostanie. Ja dziękuję bardzo panu wojewodzie, że my możemy siedzieć w auli imienia Ryszarda Kowalczyka, że tu mamy tablicę Ryszarda Kowalczyka, którą nikt nie chciał, uniwersytet ten od Niciei nie chciał to wziąć, że mamy ulicę Ryszarda Kowalczyka i tak te pokolenie będzie pamiętało. Kowalczyków będą pamiętali jako bohaterów, a nie to, co wyciąga z szamba UB
pan Bereszyński. Nie będę mówił o procesach pana Bereszyńskiego, że ma wyroki sądowe za pisanie nieprawdy o ludziach. To jest jego sprawa i jego dramat. My powinniśmy się zachować tak porządnie, jak zachowali się bracia Jerzy i Ryszard Kowalczykowie. Dziękuję bardzo.